Connor wybrał się na pieszą wycieczkę do Parku Narodowego Doliny Śmierci. Załóżmy, że AOT oznacza wysokość, na jakiej znajdował się Connor i ta wysokość wyrażona jest w metrach względem poziomu morza po upływie T godzin. Poniżej przedstawiono wykres funkcji. Tutaj widzimy wykres tej funkcji. Poniższa tabela, czyli ta tabela, przedstawia stwierdzenia, które są prawdziwe. Połącz każde ze stwierdzeń z odpowiadającymi im własnościami funkcji. Czyli tu mamy własność opisaną, własność wykresu funkcji, tu mamy pewne stwierdzenie i tu możemy tym jeździć i przyporządkowywać pewne stwierdzenia własnością funkcji. Ja może tutaj sobie skopiowałem, żeby nam było wygodniej, więc teraz tak. Przeczytajmy. Własność przecięcie z osią Y, czyli tu mamy ten wykres, przeczytajmy jeszcze raz. Najwyższa wysokość, na jakiej znajdował się Connor, wynosiła 40 metrów. Prawda? Czyli to jest stwierdzenie o tym punkcie. No i co? I to jest względne maksimum lub minimum. No to chyba o to chodzi, prawda? Że najwyższa wysokość, na jakiej znajdował się Connor, no to odpowiada temu, że ta funkcja tutaj, no ma funkcja wysokości, prawda? Ma, osiąga największą wartość, przynajmniej lokalnie, co tutaj dalej, nie wiemy, jak on dalej się poruszał, być może gdzieś wszedł wyżej, no ale tu właśnie te względne maksimum mamy tu i względne minimum, to jest najwyższa lub najniższa wysokość. Wobec tego ta najwyższa wysokość odpowiada tutaj względnemu maksimum lub minimum. To może od razu zróbmy najwyższa wysokość względne maksimum lub minimum. Dobrze, teraz następne. Connor rozpoczął wycieczkę na wysokości 30 metrów. Czyli co? No, to jest, tu jest czas, czyli rozpoczęcie wycieczki odpowiada czasowi t równe 0. Czyli t równe 0 i tu jest wartość 30 metrów. Wobec tego, co to jest dla wykresu? No jest to przecięcie z osią pionową, prawda? Czyli przecięcie z osią pionową odpowiada temu stwierdzeniu, że Connor rozpoczął wycieczkę na wysokości 30 metrów. No dobrze, to już mamy tutaj. I kolejne stwierdzenie, no to oczywiście automatycznie ostatnie musi być tutaj, ale sprawdźmy jeszcze. Connor znajdował się poniżej poziomu morza pomiędzy 3,5 godziny a 6,5 godziny wycieczki. Czyli prawda, skoro to jest wysokość nad poziom morza, czyli czas, w którym znajdował się poniżej poziomu morza, to jest właśnie tutaj, czyli ta wysokość powinna być ujemna. Prawda? Czyli to jest ten kawałek wykresu. No i to jest przedział, w którym funkcja jest dodatnia lub ujemna. Prawda? Dodatnia lub ujemna. No, czyli tutaj ogólniej, prawda? Natomiast jeżeli to stwierdzenie jakoś ma odpowiadać charakterystyce wykresu, no to właśnie temu rodzajowi charakterystyki, że funkcja dodatnia lub ujemna, no to odpowiada, no dokładnie rzecz biorąc ujemna, prawda? To stwierdzenie, Connor znajdował się poniżej poziomu morza, odpowiada temu przedziałowi, w którym funkcja jest ujemna. Czyli, no dobrze, właśnie to sprawdźmy. Wspaniale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.